Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Czekaj. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży. Lepszy ryc niż nie. Oczywiście, nie otrzyma. Ludzie zawsze. Jeśli myślisz. Jeśli myślisz, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? To nie było zbyt mądre. Mam już dość tej paplaniny. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ludzie zawsze. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak, pewnie masz rację. Czego chcesz? Mam już dość. Chciałbym przyłączyć się do bractw. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przyby... Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Ludzie zawsze gadają. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli... Nie mam wiele czasu na pogawędki. Chciałbym coś... To świetnie! Chciałbym coś kupić. To świetnie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Od razu wiedziałem, że... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy.
razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lepiej się przyjrzeć. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Jak znajdę najważniejsze? Mogę ci pokazać wszystko. Pokaż mi, jak dojść. Do świątyni. Chodź za mną. Kiedyś takie... To nie było. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. Jeśli myślisz, że... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Oto świątynia. Zaczekam. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To się już więcej nie powtórzy. Tam już dość. Proszę, mistrzu. Oto skromny prezent od twojego ucznia. Mam już dość tej niepewności. Pogadajmy lepiej. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych gór. Baal Namib, na przykład, jest jednym z nich. Co to było? Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. O czymś innym. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru, jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. Oczywiście. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Niech śniący macie wskość tej paplaniny. Ludzie zawsze gadają. Na chwałę śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Kor Kaloma. On ci... To się już nie powtórzy. Pokaż mi, jak dojść. Jeśli myślisz, że... W czasach na nikim nie można polegać. Od co? To nie było. Pogadajmy lepiej o czymś innym.
Potrzebuję jak... Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. Niech będzie. Wezmę tę szatę. Ta szata może ocalić ci życie. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Mam już dość tej paplaniny. To się już więcej nie powtórzy. To się już więcej nie powtórzy tej paplaniny. Zawsze to samo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własnie.
Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Spokojnie. Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Może. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Znów szukasz kłopotów? Mam już dość. Przysyła mnie Gorim. Co? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć. Powinieneś wierzyć. To nie było zbyt mądre. Znów szukasz. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Przepuść mnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Jeśli myślisz, że... Zawsze to samo. Nie chciałbym. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O! Podsunąłem ci niezły pomysł, co? Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele.
Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra. Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. 50 bryłek to uczciwa cena. Proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w kat... Bądź ostrożny i... Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele, byle włócze? Jeśli mi nie wierzysz... Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych kr... Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się... Nie widzę już. Przecież widać kilka z nich w odległości. Tak łatwo się nie wygi... Thank you.
Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci się do... Tylko żartuj! Jestem Szrat, nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Chciałbym dołączyć do bractwa. Możesz mi pomóc? Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Jasne. To właśnie chciałbym. Nie widzę już. Przecież widać tak ładnie. Thank you.
Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać. Masz, to jakby za... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mam już dość tej chwili. Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela. To ma być wszystko? Masz mi przynieść przynajmniej 100 sztuk. Czego szukasz? Czego chcę?
działa zbyt. Nie powinieneś wierzyć. Lepiej się w nic nie pakować. Pewnie masz rację. To już się więcej nie powtórzy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To nie było nic mądre. Pewnie masz rację. Czekaj. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą Śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicji. Zaniosłem ziele Kor Kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz, ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. Zawsze to samo. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce Śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Co to było? O czymś innym. Ludzie zawsze gadają. Chciałbym być teraz. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Zawsze to samo. Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. W tej historii musi być jednak... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie odnieść.
Zapewne masz rację. Zawsze to samo. Zapewne masz rację. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie!
Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Weź to. Pokaż. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Mam już dość tej papki. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jeśli myślisz, że... Pokaż mi swój. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zawsze to samo. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Zajmujesz się również szkoleniem wojownym? Tak, ale nie za darmo. Naucz mnie sprawniej posługiwać się jedną... Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego... Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Wtedy wypro... I znowu... Pewnie masz rację. Był czas. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Ja tam się nie mieszam. Ludzie zawsze gadają. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci po... Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnik... No nie! Ten stary cap wyleguje się podczas, gdy ja muszę tu tyrać jak wół! Już ja mu po... Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się... Potrzebuję przynajmniej 100... A gdybym tak dał ci te 100 bryłek... Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż... Powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę... To... Jestem... Thank you.
ludzie zawsze gadają. Musisz uważać na to, co mówisz przy oknie. A tam się nie mieszam. W dzisiejszych czasach do nikim nie można rozmawiać, że będą kłopoty. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem! Mam już dosyć. Nie powinieneś widzieć. Pogadajmy lepiej. Zapewne masz. Czekaj. Tylko zachowaj to dla siebie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Zawsze to samo. Pewnie masz rację. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno.
Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Czego chcesz? Zawsze gadają. Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Dzięki mnie Bal Tajon przeżył objawienie. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli Balowie... Masz! Lepiej się w nic nie pakować. Do zobaczenia. Obyś...